Dobry wieczór. Najpierw muszę powiedzieć, że chciałbym podziękować kibicom, którzy przyjechali tutaj i nam pomagali w tym meczu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, muszę pogratulować przeciwnikowi za walkę, którą pokazali w tym meczu. Dla nas był bardzo trudny mecz. Był dobry początek, jednak w pewnym momencie troszkę mieliśmy problemów z obroną, specjalnie w trzeciej kwarcie, jednak w czwartej znowu pokazaliśmy charakter i udało się wygrać dzięki naprawdę wielkiej walce i sercu, który zostawiliśmy na boisku. Więc muszę pogratulować i podziękować zawodnikom, swoim zawodnikom za tą walkę. Dziękuję. Good afternoon. It was a pretty tough game. It's always tough trying to get a win on the road, especially adding new players to our team. But we fought hard all game, and we got to give credit to the other team because they made us work for 40 minutes, and we just stuck together as a team, and we came out with a win. Szkoda, gratuluję drużynie gości zwycięstwa. Bardzo słabo wyszliśmy w mecz, później trochę pozmieniliśmy defensywę, dało nam to korzyść, wróciliśmy do gry, wyszliśmy nawet na prowadzenie, trzecia kwarta. Niestety zabrakło sił, zmiennicy nie dodali nic więcej i w ostatecznym rozrachunku przegraliśmy kolejny mecz. Szkoda, chłopaki się bili i starali się wyjść zwycięsko, ale się nie udało. Wdarło się zmęczenie i zawodnicy myśleli, że rzutami za trzy znowu dociągną wynik. Tak jak wszystkim tłumaczę, biorę czas, egzekucja niestety jest niewykonywana. Ciężko mi to teraz ocenić i tak na gorąco, ale po to biorę czasy, próbuję stworzyć coś, co mamy wykreować. Niestety zawodnicy tego nie realizują i to jest problem. Nie wiem, na pewno nie zaraz po meczu będę z prezesem rozmawiał. Wszystko się może zdarzyć. Kolejna porażka, to jest przykre, bo nie możemy odczarować naszej hali. Nie możemy wejść w mecz tak, jak weszliśmy dzisiaj. Później był element dobrej gry, był dobry prognostyk, ale niestety w końcówce gdzieś wdarło się w nas znowu to, z czym mamy problem od początku sezonu, brak egzekucji i drużyna z koszuli na to wykorzystała.